Kujawskie Centrum Kultury i Miasto Inowrocław zapraszają do Galerii Miejskiej, gdzie od 14 grudnia prezentowana będzie wyjątkowa wystawa zatytułowana Polskie grudnie 1970-1981. Składa się na nią kolekcja plakatów solidarnościowych Jerzego Brukwickiego, kuratora wystawy, które tworzą opowieść o polskich grudniach 1970-1981 oraz wydarzeniach dziejowych wyprzedzających je poznańskim czerwcu 1956 i czerwcu 1976. Będzie też można zobaczyć rzeźby Marcina Rząsy i Krzysztofa Mazura, a także specjalne pocztówki wspierające ideę ówczesnej Solidarności, zaprojektowane przez wybitnych grafików i wydane we Francji w styczniu 1982 roku. Wystawa dostępna będzie nieodpłatnie od 14 grudnia do 31 stycznia 2023 roku po uprzednim zapisie pod numerami telefonów 506 530 401 i 506 530 404. W Inowrocławskim Magazynie Miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Za nami 60. sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. Tym razem radni rozpatrzyli uchwały dotyczące m.in. spraw z zakresu finansów miasta Inowrocławia, godzin otwarcia boisk sportowych, gospodarki nieruchomościami oraz transportu. Jedna z uchwał dotyczyła nadania niedawno zagospodarowanemu skwerowi w centrum miasta nazwy imienia Gusa Edwardsa. Przyjęto też zmiany w budżecie w związku z otrzymaniem przez miasto jedynie części środków na wypłatę dodatku węglowego. Radni pochylili się także nad sprawozdaniem z kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Zakładzie Robót Publicznych za 2021 rok oraz nad sprawozdaniem z kontroli w zakresie zasad i kryteriów przyznawania w 2022 roku stypendiów dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Inowrocławska Kopalnia Soli Solino S.A. uroczyście obchodziła Święto Barbórki. Z tej okazji pracownicy kopalni w asyście swojej orkiestry dętej po mszy świętej przemaszerowali z kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja pod pomnik obrońców Inowrocławia i papieża Jana Pawła II. Na miejscu delegacje kopalni złożyły wiązanki kwiatów. Niektórzy jednak dziwią się, skąd górnicy na Kujawach. Szanowni Państwo, skąd górnicy na Kujawach? To czasami budzi takie zdziwienie. Inowrocławskie kopalnie soli są największym producentem solanki w Polsce, zużywanej głównie dla przemysłu, przez przemysł chemiczny, zakłady Anwil, zakłady Ciechsoda. Szanowni Państwo, kontynuujemy jak gdyby tradycję Barbórki w naszym regionie. Posiadamy własną orkiestrę dętą, jak Państwo mogli zobaczyć. Dzień Świętej Barbary jest dla nas szczególnie ważny. W dniu dzisiejszym prosimy Świętą Barbarę o opiekę dla nas, dla naszych pracowników, dla ich rodzin, dla emerytów i dla całej społeczności lokalnej. W Muzeum imienia Jana Kasprowicza już czuć świąteczny klimat. W placówce przy ulicy Solankowej można nabyć unikatowe ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez rękodzielników. Jak zwykle muzeum nie zapomina o świętach. Mnóstwo wspaniałych przedmiotów tutaj znajdziemy. Oczywiście rękodzielnicy dopisali. Tak, jak co roku nie zawiedli w zasadzie kupujących, odwiedzających muzeum. W tym roku mamy bardzo dużo osób zajmujących się haftem, koronkami, szydełkowaniem i to są bardzo piękne rzeczy, które ozdobią na pewno każdy dom. Wymagają wiele pracy, więc tym bardziej należy docenić i twórców, i ich kunszt w wykonaniu przedmiotów. To, co przykuwa uwagę, to różnorodność, niesamowita. Właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli szukamy rzeczy unikatowych. Dokładnie. Tutaj żaden z przedmiotów nie wygląda tak samo. Są i bombki choinkowe, i malowane, i robione frywolitką. I są anioły, i są rzeźby, i są krasnale, hafty, kartki pocztowe. Tak naprawdę wszystko, co może być potrzebne do ozdobienia domu na święta. A co jest tak zwanym hitem, co cieszy się największą popularnością wśród odwiedzających? Najbardziej pożądanym elementem, najszybciej znikającym z tego kiermaszu są bombki wykonane właśnie techniką frywolitki. No, po prostu są piękne. Następne tak naprawdę znikają ozdoby wykonane na szydełku, ozdoby choinkowe.
Jak długo kiermasz będzie czynny? Zapraszamy przez cały grudzień aż do świąt. Ósma wygrana Noteci. Koszykarze Noteci w 12 kolejce rozgrywek drugiej ligi pokonali AMW Flotę Gdynia 85-69. Początek meczu nie zapowiadał jednak łatwego zwycięstwa. Gdynianie wygrali pierwszą kwartę i jeszcze po pierwszej połowie meczu prowadzili 40-36. Decydująca dla losów meczu okazała się czwarta kwarta, wygrana przez Noteć 30-6. W ostatniej kwarcie swoje minuty dostali wszyscy zawodnicy naszej drużyny. Było to drugie z rzędu zwycięstwo pod wodzą nowego trenera Huberta Mazura. Trenerze, gratuluję mecz wygrany, ale proszę powiedzieć, co to było w pierwszej połowie, bo przegraliśmy ją i graliśmy no, słabo. Tak jest, zaczęliśmy mecz bardzo słabo. Uczulałem na to zawodników, że musimy jesteśmy u siebie na boisku. Tu po dwóch minutach już ci chłopcy powinni chcieć wracać do domu. Niestety tak nie było. Ci chłopcy właśnie tutaj, co przyjechali, zaczęli grać w koszykówkę. Nie mogliśmy się temu przeciwstawić. Słabo broniliśmy jeden na jeden. Nie było agresji, nie było energii, nie było koncentracji. Dlatego ta pierwsza połowa tak wyglądała. W drugiej połowie, trzecia kwarta była już lepsza, natomiast zawodnicy z Gdyni po prostu nie trafiali rzutów. To nie znaczy, że myśmy świetnie zaczęli bronić. Po prostu skuteczność drużyny przeciwnej spadła, więc to też nie była jakaś szałowa obrona. Nad tym musimy na pewno popracować. Nie może być tak, że przyjeżdża drużyna teoretycznie słabsza i robi co chce i chłopaki nie są skoncentrowani. To jest niedopuszczalne. Więc nad tym na pewno musimy pracować. No ale w sumie w tej trzeciej kwarcie udało się wypracować na tyle dużą przewagę, że nawet już wszyscy byli w stanie w tej czwartej kwarcie trochę pograć. No, dokładnie. Też takie było założenie, że jeżeli będzie większe prowadzenie, żeby też młodzi zawodnicy troszeczkę pograli. Mieliśmy bardzo trudny tydzień, praktycznie nie graliśmy w ogóle 5 na 5, więc dzisiaj zawodnicy wyglądali, no jakby po prostu dawno ze sobą nie grali. To było widać. Gdyby dzisiaj był mecz 3 na 3, podejrzewam, żebyśmy spokojnie wygrali, bo cały tydzień tak pracowaliśmy. Natomiast to nie jest wytłumaczenie naszej słabej dyspozycji. Powtarzam, musi być koncentracja od początku, agresja. Tego zabrakło. Trenerze, martwi bardzo kontuzja Mikołaja Groda, czy już tak mniej więcej można powiedzieć, czy to jest coś poważnego? Nie wiemy na tą chwilę nic, oczywiście, że martwi. Każda kontuzja martwi. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. W środę nasz zespół zagra w Łodzi z liderem ŁKS-em, a w sobotę w Inowrocławiu podejmować będzie PKK Pabianice. W sobotę siedziba przystani kajakowo-żeglarskiej w Inowrocławiu zamieniła się w pracownię krawiecką. Na miejscu kilkudziesięciu harcerzy z ZHR wzięło udział w akcji charytatywnej mającej pomóc m.in. najmłodszym pacjentom z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Harcerze uszyli w sumie około 200 woreczków. No tylko podziwiać, macie naprawdę wspaniałe te umiejętności krawieckie. To szyjecie niezbyt proste rzeczy do wykonania. Co konkretnie dzisiaj powstaje? Szyjemy woreczki na browiaki. Browiaki są to takie no, specjalne urządzenia medyczne. Dzieci chore onkologicznie mają nieraz zrobiony specjalny wlew do żyły przy sercu. Jest to dla dziecka bardzo niekomfortowa sytuacja i żeby te wszystkie przewody tego urządzenia schować do woreczka, to właśnie potrzebny jest taki płócienny, przyjemny dla ciała dziecka woreczek, który właśnie szyje. No i tutaj właściwie cała społeczność harcerska się w to włączyła. Chyba każdy coś potrafi z tej branży. Tak, oczywiście. Ci, którzy umieją szyć na maszynie, szyją na maszynie. Ci, którzy umieją przyszywać guziki, bo przy tym woreczku jest potrzebny guziczek, to przyszywają guziczek. Ci, którzy umieją kroić, liczyć centymetry, to kroją. Także jest tutaj naprawdę dla każdego coś do zrobienia i nie potrzeba żadnych wielkich umiejętności, żeby sobie poradzić. Macie już jakieś ogólne pojęcie, ile się uda tego dzisiaj zrobić w ogóle? Nie, chcielibyśmy oczywiście zrobić jak najwięcej. Myślę, że jeśli zrobimy około, nie wiem, 200 woreczków, to będzie już duży sukces. No, zobaczymy. Wynik podamy na końcu akcji. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa.
Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi stop COVID-19. Zaszczep się dla siebie i innych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.